Szanowni Państwo, Wysoka Rado, otwieram 28. sesję Rady Gminy Mielec. Wysoka Rado, przechodzimy do punktu 4. Rezygnacja przewodniczącego Rady Gminy Mielec z pełnionej funkcji. Szanowni Państwo, przekazuję prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Rady Gminy Mielec, pani Wandzie Mikro. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady. Nie, momencik. Ja odtworzę rezygnację. Punkt 4. To jeszcze punkt 4, tak? Szanowni Państwo, Wysoka Rado, pragnę odczytać oświadczenie. Mielec, 5 marzec 2013 rok. Zenon Skiwa, przewodniczący Rady Gminy Mielec. Rada Gminy Mielec. Szanowni Państwo, w czwartek 21 lutego 2013 roku odbyła się 27. sesja Rady Gminy Mielec. Niezmiernie trudna, bo dotycząca istotnych spraw dla interesów Rydzowa, jak i całej Gminy Mielec. Mianowicie zagadnień związanych z gospodarką śmieciową oraz uchwał dotyczących likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Z uwagi na uchwały, jakie miały być przedmiotem obrad na sali, jak i wokół budynku Urzędu Gminy, zgromadziło się wiele osób. Atmosfera była gorąca i miała znaczący wpływ na przebieg sesji i reakcję radnych, w tym również moją. Istota problemów dotycząca likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie, gdzie z jednej strony stały interesy wsi Rydzów artykułowane przez jej mieszkańców, a z drugiej strony interesy gminy Mielec jako całości, miały znaczący wpływ na nerwowość w moim postępowaniu. Podczas głosowań nad zmianą porządku obrad nieświadomie zagłosowałem inaczej w pierwszym głosowaniu. Jednak zapewniam Państwa, że to zwykły ludzki błąd, usprawiedliwiony okolicznościami, nieświadoma pomyłka, a nie sugerowana mi manipulacja. Bardzo przepraszam mieszkańców, radnych, wójta gminy Mielec za zaistniałą sytuację. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności i mając świadomość, że zawiodłem oczekiwania wielu, dziękując wszystkim za współpracę, składam rezygnację z pełnienia zaszczytnej funkcji przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Otrzymali Państwo projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Kawalec. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie. Pan przewodniczący odczytał, jak on to postrzega. Ja tutaj w sumie, można powiedzieć, tam było, pan przewodniczący się ustosunkował, że chodziło o manipulację. To było moje sformułowanie. Ja to, co się wtedy na sesji wydarzyło, tak to odebrałem, obserwując od dłuższego czasu różne rzeczy, jakie się tutaj dzieją, jakie obserwujemy. Po prostu ja wyciągnąłem takie wnioski i doprowadziłem do tego, że dzisiaj stajemy przed taką sytuacją, jaką stajemy. Jestem też przekonany, że w szeregach naszych radnych są radni, którzy podołają funkcji nowego przewodniczącego i myślę, że tutaj powinniśmy się przychylić do rezygnacji pana przewodniczącego. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę nikogo, kto chciałby zabrać głos. Zamykam dyskusję. Odczytam Państwu teraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady Gminy. Na podstawie artykułu 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 ze zmianami, Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Przyjmuje się rezygnację radnego Skiwy, Zenona Skiwy, z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Czy Państwo radni mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie ma uwag,
poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Kto jest za? Jeszcze raz proszę podnieść ręce, żeby nie było niejasności. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem osób. Proszę policzyć. Proszę policzyć dobrze. Ja, jeszcze Magda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem osób. Proszę zapisać. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Pan Krzysztof głosował. Proszę jeszcze raz podnieść, bo podnosicie państwo, ja z tej strony nie widzę. Raz wyżej, no mamy odwagę podnieść, prawda? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. I kto się wstrzymał? Trzy osoby. Czy zgadza się 15? Tak. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Dziękuję bardzo. Uchwała wchodzi w życie, paragraf drugi z dniem podjęcia. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Wybór przewodniczącego Rady Gminy, który składa się z następującego toku postępowania, przybliżę w tej chwili. Pierwszy punkt to powołanie komisji skrutacyjnej. Drugi punkt, zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Trzeci punkt, przyjęcie zasad głosowania przy wyborze przewodniczącego Rady Gminy. Czy wszystko jest jasne? Przechodzę, wnioskuję o powołanie komisji skrutacyjnej w trzyosobowym składzie, która przeprowadzi głosowanie w wyborze przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Proszę o przegłosowanie wniosku o liczbowym składzie komisji skrutacyjnej. Kto jest za trzyosobową komisją skrutacyjną? Proszę za tym wnioskiem podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czyli Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę o liczbowym składzie komisji skrutacyjnej. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wniosek jednogłośnie o liczbowym składzie komisji skrutacyjnej. Przechodzimy do następnego, drugiego punktu wyboru przewodniczącego. To jest zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Słucham? Czy już kandydatów, tak? Tak. To jeszcze doczytam to, bo tu muszę być zgodna z tym, co mi tu zapisano, więc przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. Proszę bardzo, pan radny Kawalec. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, panie wójcie. Uważam, że osoba, która będzie pełniła tą zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Gminy, powinna to być osoba merytorycznie przygotowana, powinna to być osoba niezależna. Uważam, że taką kandydatką byłaby Magdalena Bania, którą mam nadzieję, że radni poznali jako osobę, która zawsze była bardzo dobrze na komisjach przygotowana, pracowała merytorycznie w tych komisjach bardzo ciężko. Zawsze wszystkie materiały miała rozplanowane bardzo dokładnie, także myślę, że jako przewodnicząca, jeżeli będzie dalej taką pracę wkładała, to cała Rada na tym zyska na pracy pani Magdy. Także ja proponuję panią Magdalenę Banię na funkcję przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Czy pani Magdalena Bania wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącą? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy ktoś zgłasza inne kandydatury?
widzę dalszych zgłoszeń, wnioskuję o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Kto jest za zgłoszonym wnioskiem? Czy popiera, no nie wiem, tak? O zamknięcie listy. O zamknięcie listy. Wniosek o zamknięcie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę, czyli 15 radnych jest za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Proponuję teraz przystąpić do powołania trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na funkcję przewodniczącej, czyli tutaj pani i pania, nie mają wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Proponuję panią Urszulę Kicilińską. Czy pani Kicilińska wyraża zgodę? Pani Magda? Proponuję panią Anię Czerkies. Czy pani Czerkies wyraża zgodę? Kto jeszcze proponuje? Proszę. Skoro nie ma chętnych, to może pan Kazimierz Kumorek? Czy pan Kazimierz Kumorek wyraża zgodę? Tak. Czy jeszcze są jakieś inne osoby, które... Na razie mam trzy. Tyle, ile jest proponowana komisja... Proponujemy zamknąć listę. Czy macie państwo w tej sprawie jakiś wniosek? Nie, czyli zamykam listę. Czyli zamykam listę kandydatów. Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Aby wszystkie zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach komisji, proszę o przegłosowanie składu komisji skrutacyjnej. Kto jest z państwa jest za, zwykłą większością głosów, za przyjęcie tych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Osoby zainteresowane. Trzy. 12 osób jest za. I nie podnoszę, jeżeli jestem za. A jeżeli przeciw, to podnoszę. Stwierdzam, że Rada Gminy powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy w składzie jak wyżej, czyli pani radna Kicińska Urszula, pani radna Anna Czerkies i pan radny Kazimierz Kumorek. Ogłaszam 10-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania do przedstawienia projektu zasad głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Głosów ważnych oddano 14, głosów nieważnych oddano 1. Zgłoszona kandydatka na przewodniczącego rady otrzymała następującą liczbę głosów. Za oddano 9 głosów, przeciw oddano 5 głosów. Komisja stwierdza, że kandydatka pani Magdalena Bania otrzymała wymaganą regulaminem większość głosów, a tym samym wybrana została na przewodniczącą Rady Gminy Mielec. Dziękuję bardzo. Gratuluję pani radnej Magdalenie Bania, wybranej na przewodniczącą Rady Gminy Mielec i życzę owocnej pracy. Odczytam teraz państwu uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącej Rady Gminy Mielec. Stwierdza się wybór Magdaleny Bani na przewodniczącą Rady Gminy Mielec. Wysoka Rado, dziękuję za dokonany wybór i proszę panią przewodniczącą o dalsze prowadzenie obrad. Dziękuję. Szanowni Państwo radni, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Gminy. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, a zarazem ogromne wzruszenie i także ogromne wyzwanie.
postaram się właściwie wywiązać z powierzonych mi obowiązków oraz w sposób uczciwy i rzetelny kierować pracą Rady. Proszę mi wybaczyć moje zdenerwowanie, ale chyba emocje wzięły tutaj górę. Przede wszystkim postaram się nie zawieść waszego zaufania, którym dzisiaj mnie obdarzyliście. Jednocześnie przejmując obowiązki przewodniczącego Rady Gminy, rezygnuję z przewodniczenia Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych. Dziękuję bardzo.